Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję silnika do Rolet Soma Smart Shades 2. W opakowaniu znajdziemy przede wszystkim sam silnik, jest też przewód do ładowania i z jednej strony jest to USB, a z drugiej gniazdo jack. W pudełku znajdziemy także panel słoneczny. Jest także dedykowany łańcuszek do rolety, jeśli obecnie posiadany nie będzie pasował. Zabrakło jedynie adaptera sieciowego, musimy więc skorzystać z własnego, ewentualnie podłączyć całość do innego sprzętu, na przykład laptopa. Bardziej jednak mnie tutaj zastanawia brak śrubek montażowych, co wymusza dokupienie ich samodzielnie. Samo urządzenie jest stosunkowo ciężkie i dość pokaźnych rozmiarów. Szczególnie jeśli chodzi o grubość, jest to bowiem aż 4,5 cm grubości. Ma to szczególne znaczenie podczas montowania do rolet na oknach zaraz przy ścianie, ponieważ przez sporą grubość urządzenia mogą one się w pełni już nie otworzyć. Obudowa Soma Smart Shades 2 jest bardzo prosta. Od przodu znajdziemy tylko zaślepkę, za którą znajdziemy obrotową zębatkę, która wprowadza w ruch łańcuszek. Na dole jest jeszcze miejsce do ukrycia dwóch śrub montażowych, od spodu natomiast jest złącze do ładowania. Ostatnim elementem jest taśma 3M do przyklejenia sprzętu, która jest od tyłu. Jeżeli chcemy sterować tym urządzeniem zdalnie, musimy dokupić jeszcze drugi produkt, a mianowicie bramkę Soma Connect. W środku pudełka znajdziemy urządzenie, a oprócz niego tylko przewód do ładowania oraz adapter sieciowy. Ważną informacją jest też to, że od razu w sprzęcie mamy włożoną kartę microSD, na którym jest wgrane oprogramowanie. Ciekawostką jest bowiem to, że tak naprawdę to urządzenie to Raspberry Pi, które jest dostosowane po prostu do urządzenia Soma. W związku z tym, że Soma Connect to tak naprawdę urządzenie systemu Raspberry Pi, zawiera w sobie stanowczo więcej niż faktycznie jest potrzebne do sterowania roletami. Są bowiem aż 4 pełnowymiarowe złącza USB, jest gniazdo internetowe, jest złącze słuchawkowe oraz HDMI. Nas jednak będzie interesował wyłącznie slot na karty z już włożoną kartą SD oraz złącze micro USB do zasilania. Ewentualnie może przydać się jeszcze gniazdo internetowe, jeżeli chcemy podłączyć urządzenie przewodowo. Montaż Soma Smart Shades 2 nie jest zbyt prosty. Największym problemem okazuje się bowiem łańcuszek, który nie zawsze będzie pasował do tego urządzenia. W skrócie mówiąc, nie może być ani za gruby, ani za cienki, koraliki nie mogą być też ani zbyt gęsto, ani za rzadko, na pewno nie może być też żadnych łączeń. Musi być to jednolity łańcuszek precyzyjnie przesuwający się po zębatkach, jest ona tutaj tylko jedna, więc musimy akurat trafić w to, do czego będzie dostosowane urządzenie. Ewentualnie możemy też wymienić sobie łańcuszek, jednak w kasetce przy rolecie nie zawsze może być wystarczająco dużo miejsca, żeby on po prostu się zmieścił. Ewentualnie można trochę pokombinować i przyczepić łańcuszek do obecnego, jednak na pewno jest to dość uciążliwe i wymaga więcej kombinowania niż chociażby w przypadku testowanego jakiś czas temu silniczka Moes AM43, którego recenzję także znajdziecie na kanale. Tam przewagą było przede wszystkim to, że dołączane były trzy różne zębatki do różnego rodzaju rolet. Przed zamontowaniem urządzenia warto najpierw całość skonfigurować. Dobrze bowiem, żeby urządzenie znalazło się na takiej wysokości, żeby łańcuszek był napięty, ale też swobodnie przechodził przez zębatkę. A żeby założyć łańcuszek, najpierw musimy połączyć się do aplikacji, a do tego przyda się program Smart Shades, dostępny zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Aplikacja od razu rozpoczyna łączenie z urządzeniem bez żadnego logowania czy zakładania konta. Wystarczy tak naprawdę na chwilę podpiąć zasilanie do sprzętu i po chwili nawiązywana jest łączność. Potwierdzeniem jest nie tylko informacja na ekranie, ale także wydobycie się dźwięku z urządzenia. Całość łączy się za pomocą Bluetootha. Następnie przechodzimy do zakładania łańcuszka. Początkowo może być to dość uciążliwe i wymaga trochę wprawy. Na ekranie smartfona musimy bowiem kliknąć w klawisz wprawiający w ruch zębatkę i wtedy we wcięcie delikatnie wsuwamy łańcuszek, żeby łańcuszek zaczął się nawijać. Oczywiście całość jest wtedy w ruchu, trzeba to zrobić szybko i sprawnie, czasami jednak zdarza się, że całość się przytnie, przez co pojawiają się problemy z nawinięciem. Jednak no prędzej czy później udaje się założyć te koraliki i możemy przejść dalej. A kolejnym krokiem jest weryfikowanie poprawności działania i obracania zębatki, w tym celu klikamy klawisze w górę i dół. Jeśli wszystko jest ok, możemy zamontować już całość do ściany albo do okna. Dopiero po tym polecam kończyć konfigurację. Urządzenie możemy zamontować na dwa sposoby. W przypadku montażu do okna wystarczy tylko dołączona taśma 3M, trzyma ona się bardzo dobrze i od około 3 miesięcy urządzenie nawet nie drgnęło. W
W przypadku ścian taśmy może nie wystarczyć, szczególnie przez chropowatość powierzchni i w moim przypadku owszem udało się zamocować i jeden dzień urządzenie trzymało się, jednak w drugim dniu całość odczepiła się, plącząc przy okazji cały łańcuszek. Do ściany najlepiej skorzystać z kołków i śrubek, niestety nie ma ich w zestawie i przy wyborze warto pamiętać, że śrubka musi być długa, żeby solidnie przeszła przez otwory. Musi mieć także wąską główkę, inaczej zablokuje się w otworach montażowych. Gdy zamontujemy sprzęt stabilnie na oknie lub na ścianie, możemy konfigurować dalej i wtedy musimy wskazać graniczne wartości rozwijania i zwijania rolety. Klikamy więc w górę i dół, ustalając poziomy, które chcemy osiągnąć. Potem wszystko zatwierdzamy i tak naprawdę gotowe. Po konfiguracji w aplikacji przede wszystkim można cały czas sterować poziomem odsłonięcia rolety i sterowanie odbywa się za pomocą modułu Bluetooth, a smartfon każdorazowo łączy się z silniczkiem podczas uruchomienia aplikacji. Wiąże się to też z tym, że będąc poza domem nie będziemy w stanie zdalnie regulować odsłonięcia okien. Oprócz sterowania każdym oknem z osobna możemy stworzyć też grupę silników i zarządzać wszystkimi urządzeniami jednocześnie. Jest to bardzo przydatne, szczególnie jeśli mamy kilka takich silniczków na przykład w jednym pomieszczeniu. Klikając w prawym górnym rogu aplikacji w koło zębaty możemy jeszcze przejść do kilku przydatnych opcji. Pierwsza z nich pozwala na stworzenie harmonogramów automatycznej pracy urządzenia na konkretne dni i w określonych godzinach. Dodatkowo urządzenie może automatycznie zasłaniać i odsłaniać okna o wschodzie i zachodzie słońca. Można także ustalić wprawienie silniczka w ruch poniżej lub powyżej wartości oświetlenia, która będzie wykrywana za pomocą tego dołączonego do zestawu panelu słonecznego. Ciekawą opcją przy planowaniu jest Morning Mode, czyli tryb, w którym silnik działa znacznie ciszej. Wtedy działa też wolniej, ale przede wszystkim ma zapobiec chociażby obudzeniu innych osób. W ustawieniach znajdziemy też możliwość zmiany ustalonej wysokości podczas konfiguracji minimalnej i maksymalnej wartości ruchów silnika. Są także informacje na temat poziomu naładowania baterii, wersji oprogramowania czy modelu urządzenia. Możemy także dostosować prędkość pracy silnika, identyfikować poszczególne urządzenia poprzez wywołanie efektu dźwiękowego. Dostępne jest także wsparcie techniczne, restartowanie urządzenia oraz usunięcie sprzętu z aplikacji. Ważną informacją jest to, że do tych silniczków możemy podłączyć tak naprawdę kilka smartfonów. Po pierwszej konfiguracji wystarczy, że w kolejnym smartfonie pobierzemy aplikację i po wejściu w nią od razu powinny pojawić nam się dostępne urządzenia, które zostaną wykryte przez Bluetootha. Nie ma tutaj żadnej weryfikacji, nie ma żadnych haseł, co niestety budzi trochę u mnie wątpliwości co do bezpieczeństwa tego systemu. Okej, no trzeba być blisko urządzenia, żeby skonfigurować nowy sprzęt, jednak myślę, że spokojnie sąsiad z mieszkania obok, czy mieszkający nad lub pod, mógłby sobie dodać taką roletę, jeżeli tylko wie, że taki sprzęt posiadamy. Bez problemu, jeżeli ktoś nas odwiedzi, też może sobie pobrać taką aplikację i sterować roletami. No moim zdaniem powinno być tutaj to jakoś bardziej zabezpieczone, wystarczyłoby założenie chociażby jakiegoś konta. Przejdźmy teraz do drugiego urządzenia, czyli Soma Connect, ponieważ ten sprzęt znacząco rozszerza możliwości. Bramkę możemy dodać w aplikacji Smart Shades i polega to na tym, że dodajemy w sekcji po prawej stronie nowe urządzenie, następnie podłączamy bramkę do prądu i czekamy, aż urządzenie pojawi się w tej zakładce. Od razu wyświetla się też lista dostępnych sieci, obsługiwane są jednak wyłącznie te o częstotliwości 2,4 GHz. 5 GHz niestety nie są obsługiwane. Po kliknięciu możemy wpisać hasło, ewentualnie można też skorzystać z połączenia przewodowego. W tej aplikacji tak naprawdę to wszystko, nie możemy nic więcej zrobić, możemy jedynie jeszcze sobie spisać numer ID urządzenia, co przyda się podczas dodawania urządzenia przy asystentach. Nie ma tu żadnych ustawień, nie ma nic do dostosowywania, po prostu podłączamy i zapominamy. Wszystkie silniczki dodane w aplikacji od razu łączą się z Soma Connect bez naszej ingerencji. Prawdę mówiąc trochę dziwi mnie to, że z silniczkami w tej aplikacji łączymy się tylko i wyłącznie za pomocą Bluetootha. Skoro mamy tutaj już bramkę z Wi-Fi, to miłym dodatkiem byłoby to, żeby dało się od razu w tej aplikacji, która jest jakby nie patrzeć dedykowana do urządzenia, sterować od razu roletami zdalnie. Tu niestety tego nie ma i jeżeli chcemy coś takiego robić, musimy skorzystać z osobnych aplikacji, czyli z Google Home, Amazon Alexa czy Apple HomeKit. A jak w ogóle dodać te urządzenia do kont? Prawdę mówiąc jest to zaskakująco proste, nawet powiedziałbym za proste. Google Home dodajemy nowe urządzenie szukając Soma Smart Home i wpisujemy numer ID z zakładki Soma Connect w aplikacji Smart Shades. W aplikacji Amazon Alexa wystarczy wejść w Devices, klikamy tam dodawanie nowego urządzenia i wpisujemy Soma Smart Home. Wybieramy tam pierwszą opcję aktywując działanie i znowu podajemy kod ID.
Po dodaniu wybieramy opcję Discover Devices, która wyszukuje urządzenia połączone do Soma Connect. Konfigurujemy każde urządzenie z osobna i gotowe. W przypadku Apple HomeKit dodajemy nowy sprzęt, wybieramy opcję braku możliwości zeskanowania kodu i jeśli jesteśmy połączeni do tego samego routera co Soma Connect, urządzenie powinno pojawić się od razu na liście. Klikamy, zatwierdzamy połączenie mimo braku certyfikacji i wpisujemy uniwersalny kod, który brzmi 031-45-154. Po chwili urządzenia zostają dodane. Co ciekawe, w przypadku Google Home i Amazon Alexa nie musimy być nawet połączeni do tej samej sieci. Możemy to równie dobrze zrobić na transmisji danych, możemy to zrobić z każdego innego miejsca na Ziemi. Tak naprawdę wystarczy posiadanie tylko tego kodu ID. Warto więc go bardzo dobrze pilnować, ponieważ jeżeli ktoś go dostanie, gdzieś ktoś go sobie po prostu przepisze, to możliwe stanie się sterowanie naszymi roletami. Nie ma tu żadnego zabezpieczenia, nie ma tu żadnych kont, o czym już wspominałem, co znowu mocno wpływa na brak bezpieczeństwa tego systemu. Za pomocą Google Home, Amazon Alexa, a także Apple HomeKit możemy sterować już zdalnie nie tylko po Bluetoothie, ale także po Wi-Fi czy przy pomocy transmisji danych. No i w przypadku Apple oraz Amazona możemy korzystać ze sterowania za pomocą suwaka. W przypadku Google'a jest to tylko i wyłącznie możliwość sterowania głosowego. Mogą to być więc komendy typu odsłoń rolety, zasłoń rolety czy odsłoń rolety na 50% i trzeba przyznać, że sterowanie w tych asystentach działa dobrze i reakcja na komendy czy suwanie tymi suwakami jest prawie zawsze natychmiastowa. Jedynie czasami pojawiają się drobne problemy z asystentem Google, gdzie pojawia się komunikat o niedostępności usługi. Jest to jednak sporadyczna sytuacja i zazwyczaj zostaje wyeliminowana po drugim wypowiedzeniu komendy. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to szczerze mówiąc dość mocno się zawiodłem. Sądziłem, że Soma Smart Shades 2 będzie działać bezproblemowo i cały czas w taki sam sposób jak po pierwszej konfiguracji. W praktyce jest całkowicie inaczej i urządzenie jest z lekka upierdliwe, i co kilka, może kilkanaście dni wymaga naszej uwagi. Chodzi o to, że ustalone przez aplikację ustawienia minimalnego oraz maksymalnego odsłonięcia okna potrafią się same z siebie przestawić o kilka centymetrów, a w efekcie roleta może rozwinąć się albo za bardzo, lub obrócić w środku kasetki rolety, więc no, żeby nie uszkodzić rolety, konieczne staje się ponowne ustalenie tych wartości. Najczęściej takie przestawienie zdarza się przy chwilowej utracie prądu czy internetu w Soma Connect. Jest to wręcz gwarancja przestawienia silniczka. Poza tym czasami nawet przy ciągłej pracy urządzenie też potrafi się przestawić. Zastanawiające są też harmonogramy. Kilkukrotnie dla pewności ustawiałem ponownie zaplanowanie otwarcia i zasłonięcia okna, jednak za każdym razem po kilku dniach stopniowo ta automatyzacja działała coraz większym opóźnieniem. Jak na początku zarówno Soma Smart Shades 2 jak i MOES M43 zasłaniały rolety równo o 21:30, to z biegiem czasu różnice między ruchem silniczków w jednym i drugim urządzeniu coraz bardziej się wydłużały. MOES nawet po wielu miesiącach cały czas zasłania się punktualnie, natomiast Soma Smart Shades 2 obecnie po tygodniu po ponownym stworzeniu harmonogramu opuszcza rolety prawie 3 minuty później. Nie jest to może bardzo uciążliwe, ale na pewno zastanawiające. Gdyby nie silniczek MOES, to pewnie nawet nie zwróciłbym na to uwagi, jednak no mimo wszystko coś jednak jest tutaj nie tak. Dodam jeszcze, że mam dwa egzemplarze Soma Smart Shades 2 i w obu przypadkach pojawiają się dokładnie te same problemy, zarówno z przestawianiem się, jak i z tymi harmonogramami. Na koniec dodam, że silniczek Soma Smart Shades 2 może być sterowany tylko i wyłącznie korzystając z aplikacji lub asystentu. Nie ma możliwości ręcznego odsłonięcia czy zasłonięcia, nie mamy żadnego klawisza, nie ma panelu dotykowego, czy chociażby opcji siłowego przesunięcia łańcuszka, ponieważ ta zębatka jest bardzo mocno osadzona. No a jeśli chodzi o baterię, to po jednym ładowaniu przy codziennym użytkowaniu urządzenie pracuje przez 2 miesiące, a korzystając z dołączonego do zestawu panelu słonecznego, po ponad 3 miesiącach od instalacji aplikacja pokazuje 42% naładowania, co myślę, że jest całkiem zadowalającym wynikiem. Podsumowując, Soma Smart Shades 2 w oficjalnym sklepie producenta kosztuje w przeliczeniu na złotówki około 450 zł. Do tego musimy osobno dokupić centralkę, której koszt to kolejne 200 zł. Są to ceny i tak już nieco obniżone. Początkowo, gdy testowałem urządzenie, ceny były nawet o połowę większe. Mimo tej obniżki uważam, że to sporo pieniędzy, szczególnie mając na uwadze, że ten sprzęt jest pełen niedoróbek, problematyczna jest konfiguracja i zakładanie łańcuszka, beznadziejne jest to samoczynne przestawianie się ustawień, nie mamy też możliwości ręcznego sterowania, są słabe zabezpieczenia dostępu do zarządzania roletą,
No i mam tu na myśli możliwość dodania urządzenia do asystentów tylko po numerze ID, a w aplikacji wyłącznie po podłączeniu się przez Bluetooth. Słabo wypada też to, że te harmonogramy potrafią się delikatnie przestawiać. No okej, fajnie, że mamy tu wsparcie dla Google Home, czy Amazon Alexa, czy nawet Apple HomeKit. Mamy też możliwość automatyzacji działań, jest także zdalne sterowanie, czy opcja uinteligentniania rolet. Całość jest solidnie wykonana, akcesoria sprawdzają się dobrze, no ale cóż, dla mnie i tak wad jest za dużo, żeby móc polecić ten sprzęt. Osobiście uważam, że ten silnik MOES AM43, szczególnie jeszcze w wersji z bramką Zigbee, może być stanowczo lepszym wyborem. Z doświadczenia wiem, że jest to urządzenie stanowczo mniej problematyczne, kosztuje też mniej, jest stanowczo łatwiejsze do konfiguracji, no i jest większa kompatybilność z różnego rodzajami łańcuszkami. A co Wy myślicie o tym sprzęcie? Czy Wy byście go kupili, czy jednak faktycznie szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiot.pl, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!